Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Crystal. No i ostatnio zakończymy grę właśnie w mieście Pewter. No i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się może eksploracją troszkę tego miejsca. W zasadzie centrum Pokémon już odwiedziliśmy. Poksy mają się dobrze. Więc cóż mi więcej pozostaje? A, że nocą Clefairy wychodzą się pobawić na Górze Księżycowej. Ale nie każą nocą. No, w zasadzie racja. To jest chyba wieczorem w niedzielę tak naprawdę. Można tam... Znaczy, Clefairy można ogólnie chyba znaleźć tylko w nocy, w każdej nocy. Natomiast w niedzielę jest na to większa szansa. Coś mi się tak kojarzy. Dobra, tu mamy ciekawą osobę. Czasami lubię przysnąć przy radyjku. A więc to nie jest ta ciekawa osoba, którą miałem na myśli. No dobra, to zobaczmy, cóż więcej jeszcze tutaj mamy. No, tu nic nie mamy. No dobra, więc zobaczmy, co jeszcze jest z prawej strony. Dobra, tu też nie ma nic. Tu mam miasto... Pewter. Miasto szare jak kamień. Opis iście zachęcający do jego eksploracji i zwiedzania. Dobra, a to jest ta chyba ciekawa osoba. A, przyjechałeś całą drogę tutaj z Johto. Ach, to budzi we mnie masę wspomnień, kiedy byłem młody i szedłem trenować do Johto. Przypominasz mi tak bardzo, jak... nie, bardzo przypominasz mnie z czasów młodości. Proszę, chcę, żebyś wziął też to. Znalazłem to kiedyś w Johto. I dostaliśmy srebrzyste skrzydła. Tak więc... pójście... znaczy chodzenie w nowe miejsca. Nowe, nieznane miejsca. W których możesz też spotkać nowych ludzi. Ach, to jest radość z podróży. Dokładnie, dostaliśmy pewien unikatowy przedmiot, który też był do zdobycia w wersji Silver. W Gold z kolei, w obu wersjach w sumie można było zdobyć zamiennie. W każdym bądź razie dzięki niemu będziemy mogli udać się w pewne ciekawe miejsce i złapać pewnego wyjątkowego Pokémona. W sumie nie wiem, po co wchodzę do sklepu, bo ze sklepu nic mi nie potrzeba. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Jeden ran. Potrząśnij. A czym on? A czy może daj łapę? Może bardziej o to chodzi. No ale cóż. Więc widzimy tresura pełną parą. Dobra, tu mamy jakieś jagódki. W sumie ciekawe co to jest. Tu mamy mintberry. Oraz... tak, wiem, że tu nic nie ma. Tutaj. Iceberry, czyli w sumie ta jest bezużyteczna. Bo kiedy to ja będę miał jakieś zamrożone poksy? Dobra, co mamy tutaj więcej? To kiedyś było wejście w ogóle do budynku. Już go nie ma, zamurowali. Czy odwiedziliście już stadion miasta Pewter? Jeszcze nie, ale długo tam będę. Lider używa poksów typu kamiennego. No właśnie. Mam tu jakąś notatkę. Muzeum Pewter jest zamknięte do czasu renowacji. Aha, to do tego czasu za... znaczy na czas renowacji. To na ten czas zamurowali wejście. Intrygujące. Zamurowali pracowników w środku. Dobra, w każdym razie Pewter City i Pokémon Gym. Little Brock. Twardy niczym skała trener. Dobra, no to co? To zobaczmy, jak twardy jest ten Brock. Jo, przyszły mistrzu. Widzę, że tutaj naprawdę skalejesz, można by to tak powiedzieć, dosłownie tłumacząc. Natomiast w każdym bądź razie walczysz z liderami Kanto. Są silni i oddani swym domom. Tak jak ci w Johto. No nie wiem. W każdym bądź razie jest tutaj tylko jeden trener. Trenerzy tego stadionu używają Pokémonów typu kamiennego, ale że tu jest jeden, no to jest jeden. Kamienny typ ma dużą obronę. Czy powiedzmy mocną obronę. Walka może się ciągnąć bardzo długo. Jesteś gotowy? Spoko. Rock Smashem rozbijemy tą obronę. Bo nie mam nic lepszego. Dobra, w każdym razie... Jerry, czy tam Johnny, jak mu tam było, chce mi się bić w walki Sandslasha. No i miało być poksy kamienne, a jest ziemny. O co kamen? Dobra, Strength w każdym bądź razie, no Sandslasha to na tak nie załatwi.
Dobra, jeszcze celność w dół. To nie za dobrze. Dobra, Sand Slashu pokonany, 1200 expa, spoczko i tyle. A powinien był wygrać tę walkę. Ale nie wygrał. Dobra, myślę, że Heracross to jednak nie będzie najlepszy pomysł na start, z tego względu, że nie mamy żadnych w zasadzie ani dobrych, ani nie do końca dobrych ruchów. Wyślę do walki może Mega Newma, tutaj myślę o wiele lepiej się sprawdzi. No i oto jest Brock. Wow, nie często widuje się tu trenerów z Johto. Jestem Brock, lider miasta Pewter, a sali miasta Pewter. Jestem ekspertem, jeśli chodzi o Pokémon typu kamiennego. Moje Pokémony są bardzo odporne na fizyczne ataki. Będziesz musiał bardzo mocno je atakować, żeby cokolwiek im zrobić. Dawaj! Dobra, więc w zasadzie trzecia już od końca odznaka, można by powiedzieć. I lider Brock, który ma 5 poksów i wszystkie są typu kamiennego. Tym razem już bez ściemy. Dobra, 401 poziom Graveler, czyli przeciwnik dla mnie w sumie żaden. Razzleaf, który jeszcze mógłby trafić, to byłoby super. Rollout. No, na dłuższą metę mogłoby być to dość niebezpieczne. Dobra, tak więc Razzleaf, no i Gravelera kosimy. Dobra, kolejnym poksem będzie Rhyhorn. Dobra, to też raczej dla mnie żaden przeciwnik. Ponownie Razzleaf. W zasadzie tym Razzleafem niemal wszystko mogę tutaj skosić. Niemal, bo w sumie będzie jeden poks, który będzie na to odporny. Względnie. Dobra. Kolejnym poksem będzie Omastar. Też możemy zostać. Omastar jest w sumie nowym Pokémonem, jest to poks wodno-kamienny, jest to przeforma Pokémon, jakim jest Omanyte, poksa ożywionego ze skamieliny, którego w tej grze, uwaga, nie da się zdobyć! Trzeba go sobie wymienić z Red i Blue. Dobra, 1800 prawie, grubo. No dobra, i kolejnym, przedostatnim już poksem Brocka będzie Onix. Dobra, do walki z Onixem. Dodatkowo użyję Espiona, dlatego że Espion zrobi mi więcej pieniędzy. A i tak sobie z Onixem da radę. Onix nie jest jakiś wybitnie silny. Miałem okazję potrenować. Próbuję nasz nowy Psychic, który powinien załatwić nawet sprawę, myślę. I też tak się dzieje. Dobra, na to czas na ostatniego poksa, jakim jest Kabutops. Podobnie jak Omastar, jest on poksem, no trochę odwrotnie. A dobra, niech będzie Espion. Kamiennowodnym. Jest to wyższa forma Pokémona ze skamieliny, jakim jest Kabuto. Którego, co ciekawe, też nie da się tutaj zdobyć. Ale nie wszystkie skamieliny są tak pominięte w tej wersji, a Aerodaktyla da się. Jak zresztą mieliśmy okazję zobaczyć parę odcinków temu. Twoje Pokémony są naprawdę mocne i były ich ataki w stanie przebić ją przez moją twardą, kamienną defensywę. Jesteś silniejszy niż się spodziewałem. Dalej, weź tą odznakę. Dobra, więc 8400 za zwycięstwo, efekt Amulet Coin i mam odznakę Głazu. Super. Dobra. No cóż, walka z kimś takim mocnym jak ty sprawia, że nawet czuję się lekko zasmucony. Ale weź tę odznakę, dzięki niej twoje Pokémony jeszcze będą mocniejsze. No, to kwestia taka, że tak powiem, nie do końca taka pewna, w jaki sposób mają być wzmocnione. Szczególnie tu się pewnie rozchodzi o to, że dostaną jakieś punkty EV do określonych statystyk, no to w tym przypadku raczej, no niekoniecznie do defensywy, bo nie wszystkie tamte poksy dawały w defensywę. Ale dobra. W zasadzie w mieście Pewter to by było na tyle. Dalej mamy później ścieżkę trzecią, która doprowadzi nas właśnie do Mount Moon, czyli do Góry Księżycowej. Miejsce, które warto odwiedzić w sumie w niedzielę, ale zawsze można tam pójść jeszcze raz, prawda? Bo niestety, ale mamy wtorek. Nie wiem co zrobić. Ależ w jakiej kwestii? Bo inaczej nie pomogę, w każdym razie młodzik Warren chce mi się bić i wysyła do walki Firoa. Dobra, leć Heracross.
I załatwmy to, mam nadzieję, szybko. Teraz Heraklos ma Pink Ball, także moje ataki są nieco wzmocnione. Dobra. Wygraliśmy to. Aj. Przegrałem. No dokładnie. Dobra, zobaczmy co więcej tutaj mamy. W sumie wywiało trochę tych trenerów. Pierwotnie było tu ich więcej. Mogę biegać niczym wiatr. Dobra, kolejny trainer. Młodzik Jimmy. Tu jest od walki Radiator. Dobra, sprawdzę to wszystko w dzisiejszym odcineczku. Mamy raptem niecałe 12 minut. A już stadion pokonany, już miasto pozwiedzone. Już trenerów po drodze bije. Dobra, co dalej? Co ma jeszcze trener Arboka? No, to może przesłać mojego strzęgta w sumie. Zaraz zobaczymy. To jest 33 poziom, dosyć niski. Jednak nie przetrwało. Dobra, a Heraklos chociaż ma poziom. I... nie próbuj poznać Mega Horn. Czy w ogóle go poznaję? Jakby zwiany wręcz. Dobra, wstawmy jakiegoś innego poksa do walki. Może dla odmiany Stwixa. Dobra, interesuje mnie, czy tam przypadkiem jakiś przedmiot się nie kryje, ale chyba nie. Naprawdę wywiało tutaj tych trenerów, kiedyś było ich tu znacznie, znacznie więcej. Ach, pogoda jest wspaniała dzisiaj. No w sumie... trafiona kwestia, bo jest ładna. Więc Pokaż oknie Otis chce mi się bić i wysłał do walki Magmara. Zbędne fałki do spec ataku dla Steelixa. Chociaż w sumie atak specjalny będzie próbował poznać się chyba na następnym poziomie, a mowa tutaj o Crunchu. O, skubany, jakiś szybki. Może 29 poziom. Dobra, to zaboli. Rock Slate. To zaboli jeszcze bardziej de facto, ale no cóż. Trochę HP stracił mój Steelix. Dobra, kolejny Magmar. Wstawmy coś, czemu się może specatak przydać, na przykład Kingdre. Bo Magmar punktywną statystykę daje aż 2. Dobra, więc surfujemy i załatwiamy sprawę, miejmy nadzieję, szybko. Dobra, i ostatni, o! Weaving dla odmiany. Myślałem, że będą 3 Magmary. A, to proszę. Dobra, Weezingu też pokonany. No to możemy sobie stąd iść. Jest słonecznie. Ale ja jestem cały mokry. Gorąca walka była. Ot, co to się zadziało. Dobra, w tej trawie raczej nie spotkałem żadnych nowych Pokémonów, więc nawet się nie będę tutaj w nie zagłębiał. Dobra, tu jeszcze coś jest. Skwer Góry Księżycowej, trzeba gdzieś iść w górę schodami. Wejdź na górę i się rozejrzyj. Pewnie widok z Góry Księżycowej zacny. Dobra, Burnt chce mi się bić i jest to taki Koffinga. Dobra, lecz Styrix. Dobra, tu spróbujemy naszego Iron Taila. Bardzo ładnie. Pomógł nie trafić. Dobra, i kolejny poksem trenera będzie... co to będzie? Będzie to... Slagma. Dobra, do walki ze Slagmą użyj może Espiona, zawsze to jakiś dodatkowy hajsik wyciągnę. A Slagma też daje EV-ki do specataku. Zaryzykuję bajta, chociaż wiem, że to chyba Slagmę nie załatwi. A jednak, nie doceniłem siły Espiona.
Jo, to gorące. No dobra, idąc dalej, tu kiedyś było centrum Pokémon, już go nie ma. Dobra, i mamy tutaj Górę Księżycową i naszego znajomego. Nie widzieliśmy się jakiś czas, Hulk. Od tego czasu, odkąd z tobą przegrałem, myślałem o tym, czego brakuje moim Pokémonom. I chyba udało mi się znaleźć odpowiedź. Pokażę ci. Super. Dobra, więc jedziemy. Waleczka stanie się nieznajomym, który zmienił swój wizerunek nawet. Dobra, jest to walki Snizzla. Czyli w sumie tak jak wcześniej, dobra, leć Steelix. Dobra, 41 poziom, myślę, że to nie będzie dla mnie jakiś problem. Fury Cutter. Nie czułem go normalnie poznaje, czy z TMA w sumie. Dobra, też posiadasz Rock Slate. Powinien załatwić sprawę. Teraz będziemy o całkiem niezły ten team. No ale... mój jest lepszy. Dobra. Kolejnym boksem będzie Golbat. W sumie możemy zostać. Dobra, i ponownie Rock Slide. My bite, może być flinch, ale wolałbym nie. Dobra, Rock Slide. Ponownie. Nie mogę zapomnieć o tym, że Espiona też trzeba wysłać. Przetrwał skubany. Żebym mógł zarobić więcej hajsiwa. O, to może być dobrze płatna walka. Dobra, cios krytyczny. Nie mógł być tyle wcześniej. Dobra, mamy poziom, bądź co bądź. I kolejnym poksem trenera będzie... Co to będzie? Luxem. O, to tutaj możemy wysłać faktycznie Espiona. I zgarnąć ładne fałki do specytaku. No, widać poksy coraz wyższego kalibru wysyła na mnie. Dobra, bądź. Nie wiem, czy Sabrina Alaka za mnie był mocniejszy niż ten. Dobra, flinch! Ale farcik. Dobra, Alakazamus pokonany. 1700 expa, bardzo ładnie. I kolejnym boksem będzie Magneton. Do walki z Magnetonem muszę jednak... chyba najlepiej będzie Kingdry. W sumie nie mamy żadnej dobrej kontry na typ stalowy. Znaczy, no tak nieformalnie to jest Heracross, ale tak formalnie... czy może bardziej formalnie, bo nieformalnie to nie ma żadnych dobrych ataków. Na typ stalowy. Dobra, więc surf z mojej strony. Zobaczymy, czy to zmyje Magnetona z pola walki. Zmyło. No dobrze, 1400 jest ładnie. No i jeszcze chyba dwa poksy zostały. Będzie jeszcze Gengar. A dobra, niech będzie już Kingdra. Ciekawe, czy sobie poradzi z Gengarem tak jednym ciosem. No i jeszcze będzie oczywiście jego pierwotny boks, czyli Typhlosion. O, skubany, przetrwał Curse. Dobra. Trochę HP przez Curse'a stracę. Bo poksany zamiaru zmieniać nie mam. Typhlosionem też Kingdra się zajmie. Świetne. Sprawdziki animacja. Dobra, tak więc surf i zmywamy Typhlosiona. 45 poziom. Już nie aż tak bardzo odstający od moich. Ale też nie na tyle wysoki, żeby mógł mi jakoś zagrozić. 2014 expa. A nie. Level murowany. Dobra, wygraliśmy. Myślałem, że trenowałem moje Pokémony najlepiej jak potrafiłem. Ale wciąż nie było to wystarczające. 9000 zwycięstwo! Efekt Amulet Coin. Wygrałeś. Uczciwą walkę. Przyznaję. Ale też nie koniec. Będę najwspanialszym trenerem na świecie. To dlatego... że... these guys are behind me? Tamci goście są za mną? Dobra, posłuchaj, Hulk. Pewnego dnia... pokażę ci, jak dobry jestem i cię pokonam. No dobra, ale postęp jest. No dobra, Spion jeszcze tylko został bez poziomu. No i jesteśmy swoją drogą na Górze Księżycowej, a raczej można powiedzieć, że jakby w jej wnętrzu. Mamy tutaj trochę schodów i trochę dzikich poksów. W sumie to będzie ich tak dosyć trochę.
a większość z nich będą stanowiły zubaty. Ewentualnie jakiś Geodude czy Paras. I jest jeszcze jeden nowy POX, który może się tu pojawić, lecz niestety to chyba tylko w nocy. A że mamy dzień, to trochę słabo. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Nie do końca pamiętam jak to miejsce tutaj było wszystko ułożone i tak dalej, ale chyba się nie zgubię. Tu wygląda na to, że mamy wyjście, ono zostało mega skrócone w stosunku do tego co tu kiedyś było. O, oh, Sentry. A oh, Sentry to ja mam. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy wyjście ogólnie ścieżkę czwartą, czyli to jest w ogóle przejście dalej. Więc nie jest to coś, co by mnie interesowało w jakikolwiek sposób. Dobra, pójdźmy tędy. O, i tu mamy coś. Dobra, to mamy w sumie interesujące miejsce, gdzie mamy taką dziwną melodyjkę. I tu mamy właśnie skwer Góry Księżycowej. Nie śmiecić. Wszędzie jest, żeby nie śmiecić. Dobra, mamy tu też jakiś sklepik. Kiedy słońce zachodzi, Kfer wychodzą się pobawić. No właśnie. Witamy. Czym mogę służyć? Co tu możemy kupić? Można tu kupić parę drobiazgów. O, co jest interesujące, to za dnia można znaleźć tutaj jakieś feje. Dobra, i mamy Portrait Mail. To jest w sumie chyba nowa rzecz, którą można kupić tylko tutaj, pocztówka. No i to tak naprawdę wszystko. Ogólnie tak, jakbyśmy tutaj przyszli w niedzielę wieczór bodajże, to wtedy można tu spotkać Kfer. Spróbujemy to zrobić, jak będzie ku temu okazja. O ile oczywiście nie zapomnę. Dobra, i tu też mamy z powrotem przejście. Dobra, podobno jest tutaj całe 5% na spotkanie Kfer w ciągu dnia. I 25% w ciągu nocy. Więc zostawiamy moje szczęście na próbę, choć ostatnie te próby nie były zbyt skuteczne. Dobra, damy sobie kilka poksów. Tutaj piętro akurat nie ma znaczenia. Ale kiedyś to było to miejsce bardziej rozległe. Dobra, kolejny Central. Dobra, czy trafię coś sensownego? Czy trafię Kfer, bo to jest jedyny POX, który mnie tutaj interesuje. No, jeszcze się trafił po raz. Dobra, dajmy sobie jeszcze te trzy POXy, jak nie będzie to trudno. Ale nie powiem, fajnie by było Kfer znaleźć. Dobra, jest zubat. Co ciekawe, szanse na zubata są wyższe w Pokémon Silver, bo nie występuje tu Sandshrew. Co to są niższe w krystalach i goldach, bo występuje tutaj Sandshrew. O, taka ciekawostka jeszcze. Dobra. Czy trafię Kfer? Jednak nie. No dobra, to może innym razem tu przespacerujemy, właśnie może w niedzielę. Tym bardziej, że wieczorem tu jeszcze warto było przyjść.
Pozostaje zwiększa szansę na Cliffhanger, plus jeszcze Cliffhanger mogą też trzymać kamień księżycowy, więc jest to całkiem fajna szansa na znalezienie tego przedmiotu. A, czuję, że mogę to wygrać. Stoczmy walkę. Super. Więc jedziemy. Waleczka z piknikowcem, piknikowczynią. Hulp. Z walki Fluffy. W sumie dla mojego espiona całkiem spoko przeciwnik, bo FAQ już PC tak doda. Ale już nie mam w kompletu, ale chyba nie. Też nie wiem w sumie. Może już mam. Dobra, kończmy help. Nadzieja umiera ostatnio, jak to mówią. A, jestem za silny. Dobra, i w sumie tak, jesteśmy teraz na ścieżce czwartej, która doprowadzi nas do Cerulean. Dokładnie, więc tak, tu pytanie, gdzie jest ten przedmiot? Tu jest. Ultra Ball. No proszę. No, to tak, tutaj mamy. Tu, w sumie jak zeskoczę, to jeszcze nic się nie stanie. Tu jest trochę też trenerów. Trenuję moje Pokémony. Chcesz ze mną zawalczyć? No. Cóż, zawalczmy więc. No i tak, hodowca ptaków Pink. I ho ho ho, PJ. 12 poziom? Coś tu jest nie tak, jest. Czemu taki niski? Dobra, i PG out, no dla kontrastu. Czyli ostatnia forma PJ-a, 34. No i dobra, poszło gładko. Nie sądziłem, że PG out tak szybko padnie. Dobra, wygraliśmy z Hankiem, przegrałem to. Dobra, coś innego wystawmy teraz do walki. Może to niech będzie Firo, już się nie biłem, nie przynajmniej w dzisiejszym odcinku. Dobra, zobaczmy co więcej jeszcze się kryje. Może coś jeszcze się znajdzie. Dobra, tu już mam te wysokie trawy obok Cerulean, ale na razie one mnie nie obchodzą, bo ja chcę przejść jeszcze tu do tej trenerki na przykład i tamtego przedmiotu. Coś. Pewnie chcę zwalczyć. Tak więc jedziemy, Sharon! Jest to walki Fareta. Dobra, chwilę, dwie fałki do ataku. Też spoko. Dżupek! Dobra, Faret pokonany, no i jeszcze jeden poksik. Cóż to będzie? A będzie to Rapidash! O! Coś ciekawszego. To nie wiem, czy załatwię od tak. A spróbujmy Flya może. Tail. No wiadomo, że to nie zadziała. Dobra, Rapidash pokonany. A już wymowna kwestia. Dobra, idziemy dalej. Idąc dalej, tu chyba coś jest, tu nie ma nic, na pewno. No nie ma, ale tam jeszcze coś było, a tym czymś jest HP Up, czyli dodatkowe HP. No dobra, no to tutaj wystarczy, że przeskoczymy i już jesteśmy w zasadzie w Cerulean, czyli przeszliśmy kolejną ścieżką w Kanto. Dobra, tu Pokémon chciałem odwiedzić, ona jest bardziej w tę stronę. I to może tak, w sumie mam tą jagódkę Iceberry, ona mi nie jest do niczego potrzebna, ani nawet bardzo sprzedawać się tego nie opłaci, chociaż dobry pieniążek nie jest zły, więc może faktycznie ją sprzedam. Natomiast jeszcze chciałem odesłać parę rzeczy do boksów, właśnie między innymi tego HP Up, który na razie mi się nie przyda. Tak jest, no i te jagódki, a jeszcze PP Up jest, o proszę bardzo. A jagódki trochę może przehandluję, chociaż tam po 5 pokedolców. No ale lepiej mieć piątkę niż jakby miał to wywalić z drugiej strony. Także można skorzystać z takiej opcji. I na dobrą sprawę, zostało nam już niewiele tego regionu Kanto do eksploracji. Bo tak, po prawdzie to tak, Burnt Berry za piątaka. Dobra, niech będzie.
No i jeszcze tutaj chcę Iceberry sprzedać też za piątaka. Midberry sobie zostawię, bo w sumie może być sytuacja, że ktoś zostanie uśpione. Wrócimy sobie z powrotem do miasta Pewter teraz, bo mogę. No i z Pewter lecimy sobie w dół w kolejnym odcinku w stronę miasta Viridian. I przejdziemy też przez okoliczny las. Natomiast w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to już wszystko, tak więc mi pozostaje się z wami pożegnać i zaprosić was na kolejny film z serii. Tak więc z wami się żegnam, do usłyszenia, cześć!